Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. Jak widzicie, PGR-ek pełną parą i tutaj lecę właśnie do Karola, bo on już tutaj na polu, no działa i jeszcze raz działa. Wy napiszcie hashtag zakup, a wam szybte serduszko, bo dzisiaj będziemy coś, widzowie, w końcu kupować na gospodarstwo. Halo? Dzień dobry państwu! Słychać, jak? Dobry? Słychać, jak najbardziej, ale ten Zytor takie głosy oddaje z tego, kurde. No, trąbkę zamontowałem. Słychać było? Słychać. To polem się zdaje szybko, zrobimy takimi zestawami. Dzisiaj nie tylko i wyłącznie agregatowanie. Też widzowie, są ważniejsze sprawy, które chcemy porobić. I myślę, że można by było na przyszły tydzień, nie wiem, tylko nie wiadomo jak się z tym powyrabiamy, ale nagrać jeszcze więcej odcinków. Tak naprawdę, żeby i środa. Tylko, że kurde, ja znowu vloga nie wrzucę. Mam vlogi, kurde, nagrane dwa aż i... Ale co myślisz, żeby... Zrobić coś takiego, że dwa razy na przykład polscy sąsiedzi, dwa razy PGR? No. O kurde ty. To by było dobre. No ja bym musiał zacząć wtedy wrzucać od środy odcinki, żeby wyszło na cały, do końca tygodnia, no nie? Czyli dzień wcześniej trzeba było to przesuwać. To no było, czekaj, ty... środa polscy sąsiedzi, czwartek od nędzy, piątek na przykład zrobić polscy. PGR, sobota, niedziela, polscy sąsiedzi i to. No to takie coś można było, widzowie, zrobić, tylko kurde, ten vlog już Zorek i z rozrzucania obornika u dziadka, to już ma z półtora miesiąca chyba leży na GoPro. No to by się przydało wrzucić. Przydałoby się to wrzucić, no nie? Nie wiem, no, właśnie, widzowie, bo też ja myślałem, że jak będzie któryś poniedziałek wolny, że nie będzie jak nagrać 40 modów tygodnia, no to po prostu wrzucam od razu wtedy vloga. No ale tych modów też na wychodziło tyle, polskich. Ja pierdziel, nie wiem widzowie jak to ogarnąć, coś będziemy działać, żeby na pewno jakoś to pomieścić. No po prostu 7 dni to jest dla nas za mało. No to jest, widzowie, za mało, my... Dla nas w tygodniu powinno być co najmniej 14 dni. Wtedy tak. Byśmy mogli dla was nagrywać po prostu tyle filmów, że to głowa mała. Jeszcze trochę. No. Ale widzowie, słuchajcie, dla nas najważniejsze jest to, żebyście mieli dobry humor i zostawili nam łapkę w górę. A słyszałeś o tej licytacji łąki? Co tutaj bo ma nie, być? Czy ktoś będzie to sprzedawał, czy to ma być licytowane? Jak ja nie słyszałem? No oczywiście, że słyszałem, no to muszę jechać, licytować. Bo kurde, mamy, widzowie, jedną łąkę, tak szczerze wam powiem, no nie oszukujmy się, no jest mała. Jest mała. Na tyle krów, co mamy, to jest... Porażka. Taka duża ma być licytowana, wiesz? No bo nam by się ogólnie jakakolwiek łąka by nam się przydała, bo to jest tragedia. No to widzowie, to jest śmiech na sali, że tacy poważni gospodarze jak my, którzy mają taki areał po PGR-ze, tyle pieniędzy w to zainwestowali, a mają łąkę, no, która nawet chyba nie ma hektara tam, ten kawałeczek. No tak, to wstyd. I co krowom dawać do żercia? No. Jeszcze w ogóle my nie mamy jak kiszonki zrobić, bo też nie mamy tego kombajnu. No, ja. Kurde, jest tyle jeszcze, widzowie, rzeczy na tej serii do ogarnięcia, żeby to gospodarstwo wyglądało przyzwoicie. W nocy nie mogę spać, jak pomyślę sobie, ile my mamy do ogarnięcia. Tak. Remont domu na przykład zrobić, żeby już tam się wprowadzić. No kurde, no to jest za dużo, znaczy, za dużo tematów. Możemy chyba zdradzić widzom, że ten dom będzie wyburzany. Tak. Będziemy nowy stawiać, inny w ogóle, widzowie. I to będzie dom dosyć luksusowy, widzowie, tylko musimy najpierw... Znaczy luksusowy. Ej. Nie tyle co luksusowy, ale po prostu troszkę większy. A ty dzwoniłeś do tej firmy, która będzie odbierać belki od nas? Jeszcze nie dzwoniłem. A nie, dzwoniłem. Trzeba będzie za... Mieli się odezwać jeszcze w sprawie tego. Moim to powiem ci, że za bardzo im się nie śpieszy, jeżeli chodzi o odbiór. Jak z tym milionerem? Siedzi. Dzisiaj jak wrócę na gospodarstwo, bo tam wiesz, czekam na telefon od takiego gostka. No tego handlarza standardowego, co od niego oczywiście kupujemy tam większość rzeczy, bo on sprowadza za granicę, widzowie. Powiem wam szczerze, jest to jakościowo dobre, no jedna wpadka z tą przyczepą, to tylko tyle, no nie? Z oponami w sumie, no ale to on mówił, że były zdarte. No tak. No i czekam właśnie na telefon od niego. Kupujemy dzisiaj dwa nowe nabytki na gospodarstwo, może nie jakieś nowości, bo są to stare rzeczy, no ale jednak w stanie dobrym, bo on jeszcze tam odremontował to. Widziałem zdjęcia i podsyłał na Messengerze, to ładnie to wygląda, co ci pokazywałem. Siewników. Ty, no, z tego co ja tam widziałem, no to nawet ładnie to wygląda. Zobaczymy, wiesz, pojedziesz zobaczyć na żywo, ale myślę, że powinno być przynajmniej w porządku. No. No i później polecę właśnie dać mu coś zryć i na łąkę będę jechał kosić. To też możesz wziąć później zestaw, ile nie wiem, ile ci zejdzie na tym polu, czy jeszcze będziesz jechał, bo tam jeszcze jest po rzepaku też zaorane i nie wiem, czy tam też nie lepiej pojechać. Nie wiem, widzowie, jak my to ogarniemy, może dwie prace polowe na raz po prostu będziemy robić.
No ale w każdym bądź razie, no jakąś bułkę trzeba mu sucho dać, jakąś wodę mu dać. Ty, żeby przecierpiał swoje, no nie? Na tym PGR-ze to no nie ma co gadać, ale jest dużo roboty. Jest. I co wiem, jest trochę roboty, ale my dajemy radę, bo my po prostu to lubimy. Też fajnie, że zarobiliśmy z tego Zetora, bo kurde, troszeczkę zarobiliśmy widzowie pieniędzy. Teraz odejdzie nam to na nowe nabytki. Za Zetora wzięliśmy fajne pieniądze, naprawdę. No i został nam mniej ciągników też. O jeden. Śmieszny gostek taki przyjeżdżał kupować tego Zetora. No. Pamiętam, bo widziałem odcinek. Ja nie wiem, moim marzeniem jest tutaj na tym gospodarstwie mieć na przykład 16-14 Ursusa. Kurde, no to by to idealnie by się komponował. No. To już ten Zetor by nie musiał latać właśnie z tym zestawem dużym, tylko by po prostu latał ten mniejszy, ale to widzowie, na razie to jest, jak wiecie, kurde, miałem mówić nieosiągalne, ale w sumie? Myślę, że osiągalne jest. 16-14, teraz to wiadomo, ceny wszystkiego poszły do góry. No ale ile można też... Czekajcie, bo ktoś dzwoni. Halo? No halo? No, siema, siema, co tam? Cześć, słuchaj. Jak coś, to ten siewnik już jest do odbioru, jakbyś chciał, to ja będę na podwórku, tam kiedy będziesz miał czas, to powiem. Dobra, no. No, to jest wszystko przygotowane. To tak mniej więcej za ile byś miał czas? No, nie wiem, czy jechać do sklepu, nie? Wiesz co, mordeczko, kurde, 5 minut. No zrobię to jeszcze obwódkę Karolowi, delikatnie pomogę, jedno kółeczko. To mu odejdzie już trochę roboty i będę zawijał do ciebie. No dobra, spoko, to coś, to jestem na podwórku, to czekam na ciebie. Dobra, stawkę z kasą, to tam kurde dzisiaj nie mam przy sobie, bo nie wiedziałem, że będziesz dzwonił na polu, nie, ale dobra, to się rozliczymy później. Wiesz, kasą to ogarniemy. Dobra, będziemy gadać jak przyjadę. Dobra, no, Narka. No widzę, ja mówiłem, że czekam na telefon. Gostek dzwonił ten? Dzwonił właśnie, że już do odbioru są te dwa siewniki. No zobacz, kurde. Nie, masz coś przy sobie kasy, czy nie? O kurde, ty z 500 zł tylko ma, wiesz? A to i tak nie wystarczy. Dobra, to ja się, wiesz, to są już zaufany do nas, jest to. Ja się rozliczymy. 500 zł mam, czy tak jak coś tam się stanie, czy coś, to lepiej no, mieć. No, to lepiej mieć takie drobne, no nie? No takie drobne pieniądze, tam wiesz, ja jakiś nie biorę. Nie, może tak nie gadajmy, zaraz się odezwa w komentarzach. O, jakie drobne! Jakie drobne, człowieku! To jest milion prawie! No. Nie no, widzowie, to wiecie o co chodzi, no jak ktoś się zapytuje, czy lawetę by wezwać, to gotóweczkę taką zapasową. No powiem ci, że jak ktoś przyjeżdża na takie wezwanie, to jest raczej rzadkością, żeby mieć terminal, żeby kartę zapłacić. No. Także pieniądze, no, widzowie, zawsze trzeba przy sobie mieć. Muszą być. Ja ostatnio pojechałem na stację samochodem, żeby tak płać. No. Zapomniałem portfela, a ja już zatankowałem. Zapomniałem portfela i mówię, ja pierdzielę, i co teraz, nie? I idę na stację i się pytam, kurde, proszę pana, bo mówię, zapomniałem portfela. A właśnie, jak to działa w takich sytuacjach? Bo się zastanawiałem kiedyś, jakby na przykład karta mi nie zadziałała albo coś. Ja mówię, zapomniałem portfela, on mówi, no to proszę pana, dzwoni policję. Tak? Nie no, żartuję. Nie, ja go się zapytałem od razu, czy mogę blikiem zapłacić, wiesz? No. On powiedział, że tak, że nie ma problemu. I dobrze, że przetestowałem, że można blikiem, ja nie wiedziałem, że nas... Można, to jest normalnie, ja też właśnie blika mam, no nie, to... No i cyk, i blikiem normalnie wpisałem kod blik i bez problemu. Ja byłem na przykład u swojej fryzjerki i kurde, tam się ceny podniosły. A nie, czekaj, to jeszcze inaczej. Ja miałem kartę, no nie? No. No i kurde, poprzedniego dnia sobie wypłacałem pieniądze, no to karta normalnie w bankomacie działała. No i u niej to wziąłem stówkę, no i ona nie miała jak wydać tego. Żeby jej stówą zapłacić. No to mówię, dobra, to daj tam kartą, zapłacę ci, no nie? No. No i kurde, odrzuciło kartę dwa razy. I tam, wiesz, fryzjerka mówi, że tam, no to przy następnym razem mi dasz. Ja mówię, kurde, no ale czego to odrzuca? W sklepie też robiłem zakupy, wszystko no działa. Nigdy, nie? Pojechałem do bankomatu, no i wypłaciłem sobie dla testu 50 zł. No i karta normalnie działa. Ale u niej nie działała. Ja miałem ostatnio taki problem, ten apartament wynajmowałem, no, nie? To, że on, jakby podpiąłem kartę i oni nie mogli z mojej karty iść. Ja dzwoniłem do banku, nie? No. Nie mówili, że nie, że wszystko w porządku, że powinno wszystko działać, że możliwe, że ci, co tam te dane wprowadzają, to złe jakieś dane z karty wprowadzają, nie? I dlatego nie chcę zaciągnąć pieniędzy. U nich jakieś problemy. No i musiałem przelew im wysyłać. Ale kiedyś w Biedronce też miałem taką sytuację, że na przykład miałem kwotę tam 10 zł chyba do zapłacenia za coś i nie poszło. No widzisz. I jeszcze PIN kazało wpisywać przed ten. Czaisz? To nie wiem, czego to tak czasami się dzieje.
Ja też nie wiem. A mam jeszcze drugą kartę już chyba ze 3 miesiące z innego banku, ale nawet nie jest aktywowana i trzeba ją aktywować. Ale tak noszę. A tu dobra. Masz dwa kody, nie? No, dobra, to jadę. Dobra, no narka. To działaj, działaj, nara. Sibi przyrwie to. No, bo to daleko, to wiesz, to pole jest oddalone strasznie. No i te Sibi jeszcze, wiesz, się... No. No. A. Już widzę, że będzie przerywać, tutaj musimy coś to, coś musimy z tym zrobić. No, takie przerywanie to nic nie usłyszysz, ale w końcu widzowie, nagrywam ogólnie w nowym mieszkaniu, powiesiłem sobie jeszcze kurtkę, żeby wytłumić, znalazłem sobie szafeczkę, żeby też to jakość dźwięku była lepsza. Szafkę sobie najprawdopodobniej kupię w tym tygodniu, bo to nagrywamy we wtorek, wy to oglądacie w niedzielę, także dopiero pewnie filmy będą w przyszłym tygodniu z tej nowej szafki, albo i dopiero gdzieś pod koniec listopada, bo to jest troszkę nagrywane na zapas. No i też na szczęście dzisiaj jakoś za bardzo nie wiercą tutaj, bo może te remonty będą się już kończyć powoli, nie wiem, no ja na to wpływu nie mam, także tu też was przepraszałem na odcinkach za to, że na przykład wiercą, jest hałas, to tamto, no ale to wiecie, jak człowiek nie ma na to wpływu, no są nowe mieszkania, także remonty ludzie po prostu muszą gdzieś tam sobie wykonywać, a dzisiaj nam się tak trafiło, że z Karolem jak nagrywamy, to jest git, normalnie jest git i echa aż takiego nie ma. Kamerka lepiej ostrość łapie niż wczoraj, to też w ogóle magia dla mnie, bo nie wiem dlaczego wczoraj nie łapała aż tak ostrości na odcinkach, a dzisiaj już jest git na przykład. Cudowne, jeszcze muszę i tak do Logitecha widzowie napisać, bo chciałbym nową kamerkę i nowe oświetlenie do pokoju sobie ogarnąć, bo też będę tutaj kombinował, żeby ta jakość była jeszcze lepsza. No i szafeczka jak mi wytłumi jeszcze, to już nie będzie takiego echa, bo to no nie masz takiego echa, no ale jest taki delikatny, czuć to w mikrofonie pogłos. No jak to już widzowie ogarnę, to już filmy będą piccobello. Piccobello widzowie. I z nowego mieszkania można wszystko robić. Też będzie oczywiście więcej live'ów, codziennie nie będzie, ale planuję 3 live'y w tygodniu robić. To będzie takie minimum, no nie? Jeżeli chodzi o 3 live'y. Dobra, jedziemy. Nie będziemy tutaj gadać o tych planach życiowych. A i widzowie, na live'ie zbieramy na odkurzacz i mopa, także też zapraszam. Możecie płacić. Ja pierdzielę. Ale to tak mnie śmieszyło na ostatnim live'ie. Kiedyś zbieraliśmy na takie, wiecie, rzeczy... No normalnie, na przykład karta graficzna, no i tam nie wiem, no kamerka, to, tamto, fajne rzeczy zbieraliśmy kiedyś, no nie, napada, a teraz odkurzacz i mop. Aj. Ciężkie życie widzowie w nowym mieszkaniu, naprawdę ciężkie życie, no ale nic człowiek nie zrobi, aż smutno mi się robi widzowie. Dobra, czekajcie, bo do tego człeczka my już zaraz będziemy na miejscu. Ja muszę jeszcze troszeczkę podjechać, bo kurde, tutaj mi renuwa troszeczkę zwolniła. O, on już powinien tutaj być. Dobra. Zajeżdżamy, później sobie wycofię najwyżej. Opuszczę sobie, żeby tutaj pod nosiku to cały czas nie było. Siemano! Ło, siema, co ty tu się tak kryjesz, mordo? Siema, kurde, chciałem cię przestraszyć. Siema. Ej, ty to wariat jesteś. No i jak tam te siewniczki? Ty, no to ja posprawdzałem je. Dobre, tu upona nie walnie. To dobrze, tu upona. Nie, no to nic się nie dzieje. Ty, a powiedz mi jedną rzecz, dlaczego na przykład zapas jest taki, a tu są upony takie? Powiem ci wprost, bo zapas jest do tych kółek, o tych, zobacz, tu jest jedno, a tu jest widzisz. Drugie, widzisz? To nie jest zapas. Dobra, czyli to inaczej. To jest ciemnika, to nie jest dobra, zapas. Dobra, bo już rozumiem. 6-metróweczki, czyli 12 metrów na raz będziemy tutaj ciachać, rozkładanie. Ale widać, remoncik zrobiłeś, farby dobre? Dałeś? No te najlepsze, tak jak gadałeś, że te najlepsze, żeby to się nie zdzierało szybko, nie? No tak, ale tak. Ale jak to na siewniku, to i tak to się będzie zdzierać, tak. No to dolne, to na pewno się będzie zdzierać o to malowanie, no bo tutaj wiadomo, to cały czas w ziemi i... Polej Kasik, polej, ja zaraz przyjdę. No. Co tam, działacie? Imprezka jakaś w ciągu dnia? Tak, wiesz co, szwagier przyjechał akurat, bo on z Niemiec teraz wrócił. To pijemy, wiesz, od rana, nie? 8. Pijemy abyś jeden, no wiesz, ty wiem, że po 12, ale my od rana pijemy, bo tu wiesz. Aj, to jest, ale to trzeba, no szwagier, jak wiesz, w Niemczech siedzi, no to kurde, dlatego ty masz takie kontakty, no nie? I jeszcze palić będę też. Ło! Już całkiem impreza będzie udana. Papierosy! A, tak? Ja nie palę, ale przy imprezie trochę palę. Szwagier ma, mówisz? Szwagier nie tylko papierosy ma. Dobra, ile za to, drogi przyjacielu? Za to? To tam ile tam dasz, tyle będzie. Ja i tak to ja mam teraz pieniędzy, no mów, bo żebym wiedział ile wypłacić z bankomatu, bo to kurde wiesz jak jest.
no wiesz, no, powiedz, nie wiem, czy ty mam, wiesz, o co mi chodzi, po prostu... Szczerze nie wiem, ile od ciebie tego wziąć. A ile cię, dobra, ile ci wyszło za to, powiedz mi? No powiem ci tak, za te ziewniki wezmę od ciebie tak koło za jeden, bo wiesz, ja za nie dużo nie wziąłem, nie wiem, czy... Dobrej cenie nie dorwałem, więc od ciebie wezmę po sztuce po 25 wezmę. 25 tysięcy za taki siewnik stary? Za sztukę. Za sztukę? A co? No i to ile takie poleniny kosztują w Polsce? Czekaj, muszę sobie w telefonie zobaczyć, co ty tutaj kombinujesz, no weź, bo to... No weź się sprawdzaj. Ja sobie muszę zobaczyć, bo ty taki kurde nie. Coś tutaj... Nie sprawdzaj. Polanin. Ja ci powiem tak, one są... Powiem, to są 6-metrówki, tak? No tu jest jakaś starsza, starszy polanin, widzę już pierwsze ogłoszenie, mi wyskoczyło 4000 zł. No na pewno, no to... No dobra, 4000 zł za szrot, no nie? No to ja rozumiem, że te są odnowione i tak dalej. Nie, no to zdyszkę jeden może kosztować, no ale nie ty wyskakujesz z ceny 25 tysięcy do chłopie. Nie, stary, nie mów taki... Słuch, bo ja od ciebie nie chcę dużo pieniędzy, tylko ja chcę tyle, żeby... No ale gdzieś 50 tysięcy za takie ziewniki, stare, no... Dobra, 40 tysięcy za dwa. Powiem ci tak, no opony dałeś nowe, odmalowałeś, ściągnąłeś no, i tak dalej. 35 za dwa, ale niżej nie zejdę. Dam ci 30, byś miał po 15 i tak byś miał na życie i jeszcze na plus z tego nie, wyjdziesz. 35, więcej, mnie się nie zgodzę, bo ja wtedy na nic nie zarobię. 35? Tak. To się spotkajmy w połowie, 32,5 i flacha. Dobra, dawaj. No, piona bita, jaka elegancko. Flacha? Jaka flacha? No pierścióweczka taka mała, no nie? Nie, flacha to flacha, nie pierścióweczka, ty! Połówka? Flacha to jest liter! Jojojojojojoj, cenisz się! Dobra, może być no liter. Litra. Belwedera, liter Belwedera będzie. O, dobra. Ty, fakier! Będzie pini, kurde, Belweder! O. Kurde, na wsi, powiem ci, że tyle się podziało, tak słyszałem, właśnie te słuchy mi dochodzą, kurde, tego szukają. Miliardera no tego, no milionera. No dajże spokój, ja nie wiem... Gdzie on się podział, kurde, co z nim się dzieje, czy on umarł, czy co? Ja właśnie nie też nie wiem, kurde, ale co, słyszałeś coś? Ty, powiem ci tak, słyszałem różne sprawy, ale ja nie chcę o tym mówić, nie chcę plotek siać. Ale to co słyszałeś, weź powiedz. No, dobra, mogę ci powiedzieć. No słyszałem, że to podobno, że wy go coś tam zrobili. Jak? Kto tak mówił? No, taka na wiosnę baba gadała, że to... Nie wiem, że to coś tam... Że to by podobno zemsty za ten? Powiedz imię i nazwisko jej. Nie. Chłopie, no my ci pomogliśmy, pendrive'a ci dałem. Ale wiesz co, jeszcze jest sytuacja? Że niektórzy gadają, że to wy coś zrobiliście, a niektórzy gadają... Poszedł się targnął na życie. Z tego nerwów, że wyskup, no. O kurde. Że on może już kaputnął. Dobra mordo, bo ja mam parę spraw do załatwienia, to ja to ogarnę jakoś, żeby to na nas nie gadali, no nie, no bo to bez sensu, żeby nic nie zrobiliśmy. Nie, czy ja myślę, że na was to nie. Dobra, siewniki odbiorę, nara. Dobra, cześć, nareczka. Ja pierdziele, widzowie o nas mówią, no kurde, nie sądziłem, że my będziemy zamieszani w tą sprawę, znaczy no jesteśmy zamieszani i to grubo, bo to przez nas jest to wszystko, no ale patrząc na to z tej perspektywy, ja myślałem, że nikt nie będzie gadał tak, że to... My mu coś zrobiliśmy. To już nie gadają, że on sobie faktycznie coś sam zrobił. No teraz jak ja go wypuszczę, ja pierdzielę, trzeba jakieś dokumenty podpisać, żeby on nic nigdy nie powiedział. Przecież w końcu, jakby to przeszukiwać, trzeba go gdzieś zmienić lokalizację, gdzieś trzeba go wywieźć. Kurde, a się zapatrzyłem, zawaliłem o ten. Dobra widzowie, trzeba mu źryć dać, bo to jest na razie podstawa. Trzeba mu dać wody, jakiegoś jedzenia, żeby on sobie coś wypił, żeby tam wiecie, żeby sobie coś zjadł. No bo w końcu jeszcze jak on, nie daj Boże, żeby on tam nie umarł albo coś. No nie, no rano patrzyliśmy. O kurde. Dzień dobry, panie władzo. Zapraszam tutaj, zapraszam. Zjadę. Słucham. Proszę zgasić. Silnik? Tak.
Proszę pana, nic nic nie stało, tylko tak. Czemu bez światełek? Proszę pana, bo ja dopiero wyjechałem od tego, od handlarza, nie zdążyłem włączyć, proszę pana, no naprawdę. Dopiero, no to będzie 500 zł. Proszę pana, ale tu dzienne działają, dobra, to się nie... Żartuję, proszę pana, będzie pouczenie, następnym razem proszę uważać. Ja nie w tej sprawie, ja nie jestem, wie pan, ja też jestem człowiekiem, czasami mi się zapomni, ale... szukamy na wiosce, nie wiem, czy pan widział plakaty, poszukujemy... Plakaty? Nie, tak, nie widziałem. Poszukujemy takiego znanego milionera, nie wiem, czy pan kojarzy taki kupczyk, co miał skup, proszę pana, właściciel skupu, poszukujemy. Tego człowieka, dostaliśmy wezwanie, że po prostu zaginął, nie wiemy, co się z nim dzieje, czy pan coś słyszał na ten temat, czy nic, wie pan, ja trzymam każdego, po kolei pytam. Wie pan, co tutaj gadałem właśnie z kumplem, od którego kupujemy sprzęt, właśnie dwa siewniki, i on coś wspomniał, ale ja to tak nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi, no bo tutaj ja nie poinformowany jestem właśnie, ale to co się stało, jak zaginął? Znaczy wie pan co, nie wiemy, co się stało, co tego, są też podejrzenia, że może się targnąć na życie, więc zastępy szukają również po lasach, tak, bo wie pan, nie wiadomo, w czasie miał troszeczkę takie stany depresyjne, też od bliskiej osoby mówili, że ze względu na jakiś skup w okolicy, że się otworzył, ja nie wiem, powiem panu, nie zagłębiałem się, będę musiał też na ten jakby skup nowy podjechać, też będę... nowy wiem, skup Bell? W okolicy? Tak. Też tam będę musiał... A kiedy pan będzie tam jechał? Wie pan co, nie wiem, pewnie jakoś... niedługo, no kurczę, dzisiaj raczej nie mam, dzisiaj w ogóle inne sprawy, ale będę musiał porównać też z tamtymi ludźmi. Wie pan, wszystkie ewentualności musimy brać pod uwagę. A co już przeszukaliście? Wie pan, lasy? Co, przeszukaliśmy kilka miejsc, szukamy też jakby, na pewno pojechał, proszę pana, powiem tak, na pewno poruszał się z tym Lamborghini, więc też szukamy tego auta, namierzamy wszystkie kamery i tak dalej, w którym kierunku mógł się poruszać. Ostatni trop, proszę pana, był tutaj na kamerze z domu tego. Pojechał jakby w tamtą stronę, więc dalej nie widać. O tam? Się. Tak, tu na tej kamerze, tu jest taka kamera, proszę pana, nie będę mówił na słupie. Na kamera, że po prostu pojechał w tamtą stronę, to jest ostatni szlak. No i szukamy, proszę pana, szukamy. Na pewno poruszą się swoim Lamborghini, więc też to na pewno da nam duży tropek, znajdziemy to samochód. To pan powie, jak w ogóle wygląda to Lamborghini, to ja bym tam... widział może, to bym pozgłosił od razu. Niebieski Lamborghini, tak? Szukamy, no. No szukamy. I przede wszystkim jego szukamy, bo no zgłoszenie było jego blisko, co takich sytuacji nie było, więc... No to, to nie wiem, no to jak pan tutaj tak służbę na razie masz, no to wieczorem może pan faktycznie podjedzie na ten skup nowy. Wie pan co? Będziemy musieli wykluczyć na pewno też porwanie przez osoby trzecie, bo też może jest tak... wykluczyć, wie pan. A, no czyli ktoś mógł go porwać? Jeżeli tak, proszę pana, no to na pewno będzie duży problem. Urywacze na pewno będą musieli zostać znalezieni, bo chyba to jest grube przestępstwo. Aha, no to ja, proszę pana, nic nie wiem na ten temat, tak szczerze. Dobrze, no to dziękuję w takim razie. Miłej pracy życzę. Do widzenia. Do widzenia. Proszę pamiętać o tych światłach, żeby włączać. Jeżeli już, pan by coś wiedział, proszę dzwonić na dziwne. Dobra. I mówi do widzenia. Do widzenia. Ja pierdzielę. Ale lipa. Cała wieś go szuka, praktycznie policja, wszyscy. Ja pierdzielę. I on ma na skup nasz przyjechać, przecież to go znajdę od razu, jak on będzie. Ja cię. Dobra, co robić, co robić, co robić, co robić. Lambo stoi jeszcze jego u nas na tym. Nie wiem, widzowie, nie wiem. No, próbuję coś wykombinować, coś... Nie wiem. No, co zrobić w tej sytuacji? Gdybyśmy mu rozwalić to Lamborghini i się zemścić, no ale teraz ja nie wyjadę nigdzie na ulicę tym Lambo. Albo zadzwonić po jakiegoś fachowca, żeby zmienił kolor tego Lambo, żeby można było nim się normalnie poruszać. Ale to dużo Lamborghini i tak na wioskach nie ma. Ja pierdzielę, ale lipa. Ty no, Lambo to ja jeszcze jakoś ukryję, ale jego? Gdzie ja mam go wsadzić? Hmm.
Czekajcie, tu stoi Lambo w ogóle tak na widoku, kurde, ustawione. Pierdziele, tu się nie zmieścimy, tu się nie zmieścimy. Tu jakbym wjechał i gratami jakimiś zastawił, to przecież tu nie będę szukać chyba. Albo, ja pierdzielki, to jest głośne. Ale lipa, widzowie. No przecież tu to będę widzieć wszędzie, no do tego to przecież jak będę robić przeszukanie, no na pewno będą chcieli zrobić przeszukanie wszystkiego. W takim miejscu najmniej oczywistym nam trzeba to ustawić, to Lambo. Albo w krzaki gdzieś dać. No na razie to nie może być aż tak całkowicie na widoku. Czekajcie, ja to dam tu. I to jakoś pozostawiamy potem, czekajcie, przy płocie. To i tak nie będzie widoczne. Dobra, i tutaj ja zrobię to, żeby do jakiejś śmieci i tak dalej, jakoś to pozostawiamy, to Lamborghini, a później je rozwalimy, żeby gościa miał nauczkę. Teraz przecież jego. Ja cię nie pierdzielę, no nie wiem, widzowie. Przyczepa kempingowa, wszystko, przecież tu wszystko mogę przeszukać, w chałupie, piwnice, wszystko też. Nie no, trzeba go gdzieś ewakuować z tego gospodarstwa w nocy. Jak oni przyjadą wieczorem, trzeba w dzień to zrobić. Ale w każdej chwili może dojść do czym? Kurde, lipa trochę, lipa, fys. Dobra, widzowie, biorę te bułki z traktora. Otworzę go, dobra. Jeszcze z tym ojcem chciałem. Czekajcie, na klucz. No, jesteś! Czego chcesz? Masz bułkę i wodę, pij, jedz. Bo długo tu się nie nasiedzisz, będziemy zmieniać swoją lokalizację, słyszysz? Czemu? Bo musimy cię przetransportować w inne miejsce. Proszę, wypuść mnie. Nie wypuszczę cię. Musisz ponieść tego konsekwencje. Wypuść, rodzina będzie mnie szukać, wypuść. Chyba, że podpiszesz umowę. Jaką? Ja sobie w nocy przygotuję całą tą umowę. Ale jaką? Jeszcze od jednej osoby musisz ponieść konsekwencje, zaproszę ją tutaj. Z nim se wyjaśnisz, jeżeli się z nim dogadasz. Z kim? Z kim? A z takim gościem, co go kiedyś oszukiwałeś. I twoje dziecko przezywało. A nie, ty przezywałeś jego dziecko, bo w szkole miałeś występ. Przypominasz sobie? Skąd ty o tym wiesz? Wiem wszystko. On z tobą sobie porozmawia na ten temat. A ze mną podpiszesz umowę, że ja cię stąd wypuszczę, ale nikt się nie dowie o tym, że tutaj w ogóle byłeś. I jeszcze coś nam dasz. Parę ładnych baniek. O nie. Jak nie, to tutaj zdechniesz w tym. Pieprzyj stąd. I to się tu. Na pewno ktoś już mnie szuka. Na pewno. Nikt cię nie szuka, nikt nie mówi nawet na wsi o tobie. No, możesz se machać, jak i tak jest zamknięte na kłódkę. Na pewno ktoś mnie szuka. Nikt cię nie szuka, rozumiesz to? Musi ktoś mnie szukać. Nikt cię nie szuka, każdy macie gdzieś daleko. Cała rodzina się wyparła już ciebie. Nie. Przejmą majątek tylko. No. Nie przejm. O pierdziele, widzowie. Widzimy się na łące, zaraz pogadamy na ten temat. Ja już na łące, widzowie. Tutaj sobie już obwódkę delikatną zrobiłem dookoła i powiem wam, że no zaraz z Karolem będziemy się łączyć na CB. Mam nadzieję, że on tam w polu będzie łapał, bo to miał bliżej robić. Czekajcie, włączę. Halo? Halo? Działa? Słychać działa, mnie. Działa. Wszystko słyszysz? Ty dobrze? Ja słyszę dobrze. Ja też dobrze. Kurde, szuka cała wieś tego milionera. Co ty gadasz? Siewniki kupiłem za 32,5 koła i tam flaszkę, ale to mniejsza o to. Dałem mu żyć, dałem mu ten i powiedziałem mu, że jeszcze ten ojciec tam wpadnie i ma podpisać z nami umowę. I go wtedy wypuścimy. Mamy dwie opcje. Ma być wieczorem policja na nowym skupie Bell, czyli u nas. Lambo musimy zakryć jakimś złomem, albo jakoś, nie wiem, gdzie je ukryć, jakoś musimy to zrobić, nie wiem, dziurę w ziemi wykopać, musimy coś szybko zacząć zaraz działać. I planuj, gdzie go przetransportować, tego milionera na razie. Kurde, ja pierdzielę, ja nie wiem, musimy gdzieś jakoś coś, jakąś miejscówkę wymyślić, jak tu ma przyjechać policja? Mhm. No to nie, go trzeba w takim razie przetransportować, bo jak oni będą chcieli ale to gdzie? Sprawdzić. Gdzieś, nie wiem, do kogoś, kto nie jest podejrzany. A ten domek w lesie? Albo do domku w lesie. Nie wiem, już ja nie wiem sam. Ja pierdzielę, ciągle jakieś problemy mamy, ciągle mamy jakieś... Nie wiem. No nie wiem, ja się, wiesz co, mało mówię, ale ja tak myślę cały czas, no nie, i... Kurde, szczerze... Kurde, nie wiem.
Naprawdę nie wiem. Nie wiem, no ja muszę pomyśleć, kurczę. Myślę, że może do tego domku... Nie wiem, tak szczerze. O kurde, policja gdzieś poleciała na sygnałach. Trzeba by nie do nas, na ten. Nie, gdzieś tam pojechali. Policja? Policja na sygnałach, nie wiem. Ja pierdzielę. Teraz to każdy sygnał człowiek będzie słyszał, będzie już... Lepiej, ty! Lepiej nie. Lepiej, żeby do nas się nie czepiali. No ale tak się tego nie zrobi. Albo stary stuk bel, pamiętasz co jest w tamtym miejscu? Ty, pamiętam, może tam by go ukryć? Jakby w tym... O kurde, znowu jadę. Jakby w tym stogu bel wywalić parę belek ze środka i po prostu jego tam wsadzić i go zatkać i jakoś to zabezpieczyć dobrze. Kurde, to jest, no to w sumie nie jest zły pomysł. To jest na polach, czyli to jest niczyje. To nie. A Lambo tam wejdzie? No właśnie, nie wiem. To będzie mało podejrzane, jak tam wjedziemy. Tylko to musimy jakoś zrobić w dzień jeszcze nas coś... Nie wiem. Przecież tam go nie będą szukać na pewno. No na pewno w stogu beli. A my będziemy wiedzieli. To jest dobry pomysł. Dobra, widzowie, to jest jedyny chyba racjonalny pomysł. Chyba, że Sebek jeszcze ogarnie coś. Może do Sebka trzeba. Może jakiś pomysł, może on ma jakąś haciendę albo coś, żeby go na razie ukryć gdzieś z dala stąd. Ale no taka wpływowa osoba, to mi się zdaje, że będzie szukana przez dużą ilość policji. No na nie wiem, widzowie, abyśmy sobie problemów nie narobili. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Kolejną część Sianokosów i może już się wy zobaczycie w kolejnym odcinku. Na razie, dużo może być złego, ale mogą też wyjść z tego dobre rzeczy. Nara.